tylu roześmianych buź dziecięcych już dawno w Ełckim Centrum Kultury nie było. Prawie 60 dzieci otrzymało pierwsze świąteczne prezenty. To finał akcji Pluszowe Serce w Dobre Ręce, organizowanej przez studentów Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku. Z inicjatywy studentów przez 2 tygodnie w ełckich szkołach ponadgimnazjalnych i na terenie CSB prowadzono zbiórkę maskotek, zabawek, artykułów szkolnych i słodyczy. Bardzo szybko zapełniały się te nasze kartony, pudła. Zebrałyśmy naprawdę bardzo wielkie ilości tych zabawek. Część dzisiaj wręczymy, część wręczymy później też jako jeden wielki podarunek, bo naprawdę było tak mnóstwo, że nie dało rady tego wręczyć tylko dzisiaj. Studenci współpracowali w tej akcji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki temu paczki trafiły do tych dzieciaków, które najbardziej potrzebują świątecznej radości. Choć i łez nie brakowało, kiedy trzeba było podejść po paczkę do Mikołaja. Niektórzy obdarowani jeszcze na scenie sprawdzali, co w paczkach. Jeszcze dodałam prezenty. I w tych prezentach co było? Był Misio. Ani. Co jeszcze było? Jeszcze był Popaja. A jak święta Bożego Narodzenia, to i opłatek, życzenia i wspólne kolędowanie. Starałyśmy się jak mogłyśmy, żeby w tym roku dzieciakom sprawić jak najwięcej radości i żeby jak najwięcej atrakcji w trakcie rozdawania prezentów było. Żeby nie było to tylko właśnie takie puste danie prezentów, ale też chcemy zapewnić im przedstawienie teatralne o Świętym Mikołaju, wspólne kolędowanie z uzdolnioną młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorki już zapowiedziały, że to na pewno nie ostatnia taka akcja.